Dzień dobry, na dzisiejszym spotkaniu w Galerii 1001 Drobiazgów chciałbym Państwa zabrać w przeszłość. Tak się składa, że mój znajomy z Poznania wszedł kiedyś w posiadanie bardzo ciekawych zdjęć, które dotyczą Leszna i okolicy. Tak się składa, że no nie zawsze można kupić takie zdjęcia, ponieważ kolekcjonerzy lubią się wymieniać przedmiotami. Jak udało mi się zdobyć coś, co bardzo zależało, żeby on miał, no to jakby to powiedzieć, wszedłem w posiadanie bardzo ciekawych zdjęć. No, są to, są to tematy na tyle ciekawe, że e, są to zdjęcia, e, które e, są tak ciekawie opisane. Proszę zwrócić uwagę, są to zdjęcia, które dotyczą e, leśna w okresie II wojny światowej i była kiedyś, no, takie coś jak państwowe biuro fotograficzne na kraj warty, oddział poznański, i ktoś robił takie zdjęcia, które później były wykorzystane do. E, artykułów prasowych. No, my w Polsce, ja pamiętam jeszcze była kiedyś taka Państwowa Agencja Prasowa, która właśnie PAP, która dysponowała takimi zdjęciami, a tutaj mamy bardzo ładne zdjęcia. Może wpierw spójrzmy na te dwa zdjęcia. Te dwa zdjęcia zostały zrobione przez panią Makówkową. To są zdjęcia, które są z 4 września 1939 roku, gdzie widzimy jak wojska niemieckie wkraczają na rynek w leśnie, i tutaj mamy ratusz Leszczyński, który już jest opisany, że tak powiem, po niemiecku, czyli dotyczy on tamtego okresu. A tak jak wspomniałem, te zdjęcia właśnie. Pochodzą z tej agencji, która robiła. Kolejne zdjęcie ukazuje nam pierzeje rynku. Mnie ta pierzeja niezmiernie interesuje, ponieważ w tym budynku mój dziadek Bolesław Skrzypczak prowadził aptekę pod Orłem. Mamy pięknie pokazaną aptekę pod łabędziem. No i oczywiście parę takich szczegółów związanych z reklamami. No, dwa kolejne zdjęcia są dla mnie ogromną zagadką. Proszę zwrócić uwagę. Te zdjęcia są opisane, że jest to podwórko starego domu na ulicy Jeleniej, czyli Hirschstrasse. Dzisiaj ta ulica się nazywa Bracka. Ja powiem szczerze, nie pamiętam, gdzie by tam takie podwórka mogły być z takimi pięknymi właśnie balkonami drewnianymi, z takimi werandami. Bardziej mi się to kojarzy z ulicą Świętokrzyską, ale już się, że tak powiem, zorientowałem, do kogo te zdjęcia mogły należeć i były one na pewno w rękach Jana Kuczkowskiego, nauczyciela, który mieszkał na ulicy Łaziebnej 2. A jak Państwo spojrzą tutaj na tą e, e, książeczkę oszczędnościową, to ta książeczka należała do syna e, pana Jana Kuczkowskiego, pana Mariana Kuczkowskiego. I jest to jakaś informacja. Nie ukrywam, że w tym pakiecie zdjęć były też inne rzeczy, które właśnie wskazywały, że opisy na tych zdjęciach zrobił pan Kuczkowski. Także muszę powiedzieć, że wszyscy ci, którzy interesują się Starym Lesznem, bardzo uprzejmie proszę, żeby się przyjrzeli tym fotografiom, bo na mnie one że tak powiem, zrobiły największe wrażenie, ponieważ jest to coś, czego już nie ma od bardzo dawna. Może starsi mieszkańcy pamiętają jeszcze takie podwórko, ale dla mnie jest to pełne zaskoczenie i tak jak wspomniałem, w opisie wynika, że jest to ulica Jelenia, a ulica Jelenia w czasie wojny, która się nazywała Hirschstrasse, to jest obecna ulica Bracka. No, w tej ta agencja robiła różne zdjęcia, proszę zwrócić uwagę. Tu mamy bardzo ładną Rydzynę. To są oficyny rydzyńskie. To mamy tutaj rynek i figurę morową na rynku. Tu jest bardzo ładne dwa zdjęcia pokazujące kościół w Dąbczu. Także też możemy zobaczyć, jak to wyglądało 80 lat temu, bo te zdjęcia gdzieś będą z roku 1940-41. Tu może trochę tych zdjęć usunę, żeby łatwiej było mi prezentować. No tutaj chyba wszyscy poznają bardzo charakterystyczne drzwi. No i mamy Pawłowice zamek. Jedno zdjęcie. Kolejne zdjęcie. Kolejne zdjęcie, powiem szczerze, gdyby nie było opisane, miałbym problem, co to jest. To, to jest budynek charakterystyczny w Lasocicach. Kolejny cykl zdjęć również jest bardzo, bardzo ciekawy, ponieważ ukazuje, na początek jest ładnie opisany rynek i jest to rynek w Święciechowie. A w Święciechowie najwyższym budynkiem jest kościół katolicki. I proszę zobaczyć, jak pięknie wyglądała ta Święciechowa, jak się ją oglądało z wieży kościoła. I jest to, powiedzmy, no dzisiaj tak się Święciechowa rozbudowała, że w zasadzie takich krajobrazów już tam nie zobaczymy. No bardzo prawdopodobne, że to jest również droga wjazdowa do... E, do święciechowej, ponieważ no jest ten problem, że niektóre zdjęcia nie są opisane. Albo to jest święciechowa, albo, albo budynki, które są we Włoszakowicach, bo proszę zwrócić uwagę, tu też charakterystyczne budynki, które dzisiaj no jest taka tylna, równoległa do głównej ulicy w Święciechowie, ale czy to, są, czy to jest święciechowa, nie dam głowy, a ponieważ te zdjęcia no, mają różną kolejność, nie wszystkie są, że tak powiem, opisane, mam tylko te pieczęcie, że jest to, że jest to e, zrobione przez tą agencję zajmującą się robieniem zdjęć. No i tu mam jeszcze jedno zdjęcie z tego y, cyklu. No i tutaj już y, kolejne, gdzie poznaję, jest to y, droga właśnie w kierunku do rynku y, w Święciechowie. Także to byłby cykl takich okolic Leszna y, y, w, y, w czasie okupacji. No, muszę powiedzieć, że... Jest tego więcej. No tutaj nie ma problemu, co to jest. To jest e, piękny e, e, pałac w, e, we Włoszakowicach. No w zasadzie, przepraszam, to jest zamek, bo jak ma funkcję obronną, to się mówi zamek, a jak ma funkcję reprezentacyjno ozdobną, to jest pałac. Czyli tu mamy te Włoszakowice. No i trzymając się tych opisów, które. E, Ktoś z rodziny Kuczkowskich zrobił, no to to są też mm, Skraj Włoszakowic, no i oczywiście te budynki, takie, które tutaj są pokazane, no to tu już mamy zbliżenie, także to są fotografie robione dla niemieckiej prasy. No, zdjęcie, które bardzo mnie ucieszyło, tutaj pisze nad Boszkowskim jeziorem. Za Boga nie wiem, gdzie y, to się mogło y, mieścić, ale w każdym razie. Bardzo się cieszę, że takie unikatowe zdjęcia trafiły do regionalisty z Leszna i W Leśnie już pozostaną, także myślę, że. Ktoś, kto się interesuje właśnie starymi widokami okolic Leszna, będzie uraczony dzisiejszą audycją. No i ostatnia fotografia, gdzie w zasadzie również nie miałem problemu, co to jest. Jest ta fotografia opisana. Jak Państwo pamiętacie, jak zanim się wjedzie do wsi Boszkowo, czy do letniska Boszkowo, jest Ujazdowo. Na wysokości Ujazdowa można skręcić w prawo i takim urokliwym mostkiem jechać do Grotnik. To to jest właśnie ten... Ten widok, jak się już z tego mostku zjedzie i skręca się w dół do Grotnik, także naprawdę są to wspaniałe widoki. Bardzo się cieszę, że pozostałe dokumenty, pozostałe zdjęcia, które na pewno wykorzystam w jakiś innych audycjach, trafiły w moje ręce. No i to jest dobrze, że jest taka współpraca między kolekcjonerami. No bo ja tak sobie mówię, po co komuś w Poznaniu zdjęcia z Leszna, a ja, jeżeli mam coś ciekawego poznańskiego, to też staram się, żeby to poznańscy kolekcjonerzy pozyskali. Także chwila wspomnień, okropny czas. Czas II wojny światowej, ale w zasadzie możemy jednoznacznie stwierdzić, że nasza piękna Ziemia Leszczyńska zawsze była piękna. Dziękuję.